Nie jedna osoba o takich zarobkach może tylko pomarzyć. Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Edyta Lewandowska, Marta Kielczyk. To twarze wiadomości głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Wiedza o ich zarobkach była do tej pory owiana tajemnicą. Portal Onet ujawnił, ile zarabiają prezenterzy wiadomości. Część z nich, dzięki pracy w telewizji publicznej za rządów Prawa i Sprawiedliwości, stała się milionerami. Przeciętny widz wiadomości o takich kwotach może jedynie pomarzyć. Zarobki prezenterów ujawnił dziennikarz Andrzej Stankiewicz. Onet podkreślił, że wszystkie informacje z umów TVP zostały ujawnione w interesie społecznym. Przypomnijmy, że państwowa telewizja jest co roku dotowana przez rząd niemal 3 miliardami pochodzącymi z podatków obywateli. Danuta Holecka od sierpnia 2020 roku do końca stycznia 2023 miała zarobić niemal 1 400 000 złotych. Umowa prezenterki była zawarta na prowadzenie wiadomości od 10 do 11 razy w miesiącu za 46 000 złotych netto. Jak podaje Onet, pod koniec stycznia Holecka otrzymała podwyżkę do 50 000 złotych. Jak twierdzi dziennikarz Andrzej Stankiewicz, na podstawie zawartych umów Danuta Holecka w ciągu 5 lat miałaby zarobić 4 miliony złotych. Równie kosmiczne kwoty miał w Telewizji Polskiej zarobić prezenter Michał Adamczyk. Od początku sierpnia 2020 do końca stycznia 2023 Adamczyk pobierał wynagrodzenie w wysokości 43 000 złotych netto miesięcznie. Według dziennikarza Onetu w trakcie trwania umowy prezenter mógł zarobić niemal 1 300 000 złotych. Jednak to nie wszystko. Wraz z różnymi dodatkami prezenter wiadomości mógł otrzymać blisko 2 miliony złotych. Kolejna dziennikarka, która wita widzów polskiej telewizji o godzinie 19:30, jest Edyta Lewandowska. Według portalu Onet prezenterka mogła zainkasować prawie 500 000 złotych od 2021 do 2022 roku. Lewandowską obowiązuje kolejna umowa z telewizją publiczną. Zawarta jest do stycznia 2024 roku. Jej wynagrodzenie osiągnąć może nawet 1 400 000 złotych. Marta Kielczyk z redakcją Wiadomości związana jest najkrócej. Dziennikarka prowadzi Wiadomości od jesieni ubiegłego roku. Wedle dwuletniej umowy TVP Marta Kielczyk inkasuje miesięcznie prawie 43 000 złotych. Od tych kwot może zakręcić się w głowie, ale oliwy do ognia w sprawie TVP dolała Najwyższa Izba Kontroli. NIK opublikowała miażdżący raport na temat finansów telewizji publicznej. Wnioski z raportu nie są optymistyczne. Główne wnioski z kontroli to naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności. A więcej o zarobkach dziennikarzy TVP i raporcie Najwyższej Izby Kontroli przeczytacie na stronie fakt.pl.